Bajarz zaprasza. Jadwiga Warnkówna, bajki. Syrena. Płynęła sobie modra rzeka, jak błękitna wstęga, wśród gór wysokich, lasów szumiących, łąk i pól zielonych, płynęła ciągle wartko, bez przerwy przez kraj wielki i piękny. Nad jej wodami jasnymi rosły tu i ówdzie olchy, wierzby i łozy, a gdzieniegdzie rozciągały się wydmy piaszczyste. Miejscami rzeka była płytka, biały żwir przezierał od dna i pastuchy przechadzali tędy w brud, przeganiając bydło i konie. W niektórych jednak miejscach głębia była niesłychana. Tam wartkim prądem fala biegła za falą i biada temu, kto się nieostrożnie dostał w owe rzeczne przepaści. Nie dość bowiem, że musiał walczyć ze zgubnym żywiołem, ale łatwo mógł jeszcze stać się ofiarą wodnic złośliwych, które po wszystkich głębiach rzekę zamieszkiwały i szukały tylko sposobności, aby jakiegoś śmiertelnika do swojego królestwa znęcić. Wodnice te miały na dnie rzeki pałace z białych muszli, a w nich łoża z mięciuchnych traw wodnych, karmiły się kwiatem lilii wodnych, które na rozkaz ich królowej wykwitały licznie w cichych małych zatoczkach. W czasie dnia, gdy słońce opromieniało ziemię, wodnice siedziały w swoich pałacach lub spoczywały na miękkich posłaniach. Lecz kiedy słońce miało się już ku zachodowi, a zwłaszcza kiedy księżyc i gwiazdy ukazały się na niebie, wtedy na dnie rzeki rozpoczynał się ruch i życie. Wodnice wypływały na powierzchnię wód, siadały na nadbrzeżnych kamieniach lub wyprawiały pląsy i skoki na maleńkich ostrowach rozrzuconych po rzece. Wśród nocy wodnice owe bywały bardzo niebezpieczne i często niejednego rybaka znęciły na głębie. Na szczęście mieszkańcy okoliczni wiedzieli doskonale, w jakich miejscach przebywają złowrogie bóstwa i miejsc tych unikali starannie. Pewnego dnia brzegiem tej rzeki przejeżdżała księżna Dobrotka ze swą dworską panną Mildą. Wracały one do zamku leżącego niedaleko na wysokim wzgórzu, a wracały zmęczone kilkogodzinną wycieczką. Księżna Dobrotka słusznie nosiła takie imię, bo w istocie była anielskiej dobroci. Wspierała biednych, leczyła chorych, pocieszała strapionych, a opiekowanie się nieszczęśliwymi było jej najmilszym zajęciem i nieomal całkowitym celem życia. Choć od kilku lat zamężna, nie miała ona jednak dzieci, co jej sprawiało niewymowną przykrość. Zwłaszcza, że książę Radosław bardzo także nad tym bolał i bezustannie potomstwa pragnął. Dobrotka dobremi uczynkami starała się zwalczyć gnębiący ją smutek i właśnie teraz wracała ze zwykłego swojego objazdu po lepiankach i niskich strzechach. Dzień od samego rana był gorący. Słońce lipcowe żar ognisty rzucało na ziemię, Dobrotka nie zważała jednak na to, kilka godzin spędziła na koniu, a kilkanaście razy zeszła z niego, aby odwiedzić jaką nieszczęśliwą rodzinę. Gdy były już niedaleko domu, słońce zachodziło. Mimo to przygnębiającą parność czuć było w powietrzu i księżna i Milda upadły ze zmęczenia. Dobrotce przy tym niezmiernie dokuczało pragnienie. Skoro się więc zbliżyły nad rzekę, zatrzymała swojego siwka. Zeszła z niego, odczepiła od paska złoty kubek i nabrała wody, aby się napić. Mogła była sama się nie trudzić i swej dworskiej pannie kazać sobie przynieść wody, ale księżna zawsze była tak dobra, wiedziała, że Milda jest zmęczona, wolała więc już sama zejść z wierzchowca. Milda jechała naprzód, nie spostrzegła więc na razie, co księżna zamyśla zrobić. Dopiero kiedy Dobrotka już się nachyliła, aby zaczerpnąć wody, Milda obróciła się, a spostrzegłszy księżnę nad rzeką, zaczęła wołać, aby wody nie piła, gdyż w tym miejscu jest najgłówniejsza wodnic siedziba i nie należy ich niepokoić przy zachodzie słońca.
Dobrotka jednak nie zważała wcale na słowa Mildy, ale wpatrywała się z trwożną ciekawością w wód głębiny. W tym wychyliła się z nich śliczna twarzyczka dziewczęcia i śpiewnym, melodyjnym głosem mówiła do księżny. Daj mi swój złoty kubek, a nie pożałujesz tego. Stanie się wtedy to, czego pragniesz najgoręcej. Daj mi swój złoty kubek. Dobrotka zdziwiona, przestraszona, niemal bezwiednie opuściła kubek. Zatonął on w okamgnieniu w bezdennej głębinie, a na powierzchni wód, w miejscu, gdzie ukazała się wodnica, wykwitła naraz śnieżna biała lilia. Dobrotka zerwała lilię, przypięła ją do stanika i wsiadła pospiesznie na siwka. Całą drogę do zamku była niezmiernie zamyślona. Nie zwracając wcale uwagi na gawędę Mildy, a choć wierna służebnica wtrąciła do swej rozmowy rozmaite podania o wodnicach, Dobrotka nie zdradziła się i słowem, że widziała boginkę wodną, że podarowała jej swój kubek i otrzymała w zamian obietnicę spełnienia najgorętszych pragnień. Rok cały upłynął od tego zdarzenia. W zamku na wzgórzu wielka radość i wielkie wesele. Przed kilku dniami spełniło się gorące życzenie księstwa. Urodziła im się córeczka. Kiedy radzono nad tym, jakie dziecku dać imię, Dobrotka oświadczyła, iż pragnie je nazwać Syreną. A choć księciu nie podobało się to imię, zgodził się jednak na prośby żony, gdyż tak się czuł szczęśliwym, iż nie był w stanie czegokolwiek odmówić księżnie Dobrotce. Mała Syrenka chowała się bardzo pomyślnie. Była to śliczna dziewczynka z niebieskimi oczami i jasnoblond włosami. Twarzyczkę miała okrągłą, rysy regularne, a cały kształt ciała dziwnie proporcjonalny. Im była starszą, tym stawała się piękniejszą, a obok zalet zewnętrznych przybywało jej z każdym rokiem przymiotów duszy. Była nadzwyczaj dobra, łagodna, posłuszna swym rodzicom, a miłosierna dla ubogich jak księżna Dobrotka. Nie dziw więc, że Syrenka była pociechą rodziców i jasnym słoneczkiem całego pałacu, a kochaniem tych wszystkich, którzy ją znali. Księżna Dobrotka kochała nad życie córeczkę. Niepokoiło ją tylko czasami wielkie podobieństwo Syrenki do owej wodnicy, która na złoty kubek obiecała księżnie wielkie, niespodziewane szczęście. Szczęście się spełniło. Syrenka przyszła na świat. Syrenka dobra, śliczna, miła, ale tak bardzo podobna do wodnicy w rzecznej głębinie. Często bardzo rozmyślała księża nad tym wszystkim, a serce jej opanowała jeszcze większa trwoga, gdy spostrzegła, że dziewczynka lubi chodzić najbardziej nad brzegi rzeki i słuchać szumu fal. Czy nie słyszysz, mamo, jak w tej wodzie ktoś śpiewa? Mówiła wtedy zwykle do księżnej. A gdy wróciła do domu, wyśpiewywała dźwięcznym głosikiem jakieś nieznane, piękne melodie i mówiła, że je w rzece słyszała. To pewnie wodnice ciągną księżniczkę do siebie, mówiła służba. Oby tylko jakie nieszczęście z tego nie wynikło. Księżna Dobrotka, słysząc takie uwagi, jeszcze więcej się niepokoiła. Ona jedna wiedziała, że Syrenkę zawdzięcza wodnicy. Śpiewać Syrenka lubiła bardzo, a im była starszą, tym zamiłowanie to się zwiększało i talent się wzmagał. Ojciec jej, książę Radosław, przepadał za tym śpiewem, a głaszcząc córkę po twarzy mawiał. Prawdziwaś ty, Syrena, i wodne boginki mórz piękniej śpiewać nie umieją. Tylko ty nie zaprowadzisz nikogo na podwodne skały, tak jak tamte syreny potrafią. O nie, ojczulku, ja chciałabym tylko wszystkich ratować i wszystkim dobrze czynić, odpowiadała dziewczynka z uśmiechem. Rok za rokiem upływał, a Syrenka otoczona miłością i pieczołowitością rodziców wzrastała szczęśliwie. Z ślicznej dziewczynki stała się na koniec dorosłą, cudnej urody panienką. Ukończyła lat 16. Dzień urodzin Syrenki obchodzono w tym roku hucznie i wesoło na zamku. Muzyka brzmiała na wielkiej sali, a stoły uginały się od wspaniałego nakrycia. Kiedy już wszyscy goście byli zgromadzeni, księżna Dobrotka wprowadziła do sali Syrenę.
Dziewczynka nie chciała włożyć na siebie kosztownych klejnotów ani wspaniałej jedwabnej szaty, tylko skromną białą sukienkę. Trzy lilie wodne wpięła jako diadem w swe złote włosy, a jedną przypięła do stanika. Ze wszystkich kwiatów lubiła ona najbardziej śnieżne lilijki. Stroiła się w niechętnie, stawiała z nich bukiety w swoim pokoju, to też dziewczęta okolicznych wiosek, które z księżną odwiedzała, znając upodobanie syrenki, znosiły jej pęki wodnego kwiecia, ogołacając ciche zatoki rzeki i narażając się na gniew i zemstę złych wodnic. W tym skromnym stroju księżniczka była jednak prześliczna i wyróżniała się pomiędzy wszystkich swoich rówieśnic. Żadna jej nie dorównywała ani w piękności, ani w tańcu, ani w układzie jej uprzejmości. Syrena dla każdego miała miłe słowo i wdzięczny uśmiech. Rodzice, patrząc na nią, promienieli z radości i smucili się tylko tą myślą, że zapewne niezbyt długo będą się cieszyć w domu córką, bo niewątpliwie w krótkim czasie, jaki książę lub królewicz zażąda Syrenę w małżeństwo. Zabawa trwała w najlepsze. Z wielkiej sali słychać było dookoła zamku wesołe tony muzyki, tupanie podkówek tancerzy, ze wszystkich okien rozlewało się daleko światło rzęsiste. Cała służba dworska zajęta była obsługiwaniem gości, a nawet czujni zwykle strażnicy zagawędzili się z hajdukami przejezdnych i zapomnieli o swoich zwykłych obowiązkach. Nie spostrzeżono też od razu sygnałów, które dawano z wysokiej wieży sąsiedniego zamku o zbliżającym się niebezpieczeństwie. I dopiero kiedy już płonął siódmy snop słomy, zatknięty na długiej żerdzi, wpadł strażnik do sali balowej i zawiadomił o tym księcia. Wiadomość ta przejęła wszystkich obecnych nieopisaną trwogą. Wiedziano bowiem z sygnałów, że nieprzyjaciel musiał wpaść do kraju i zbliżał się szybkim krokiem. Wesoła zabawa skończyła się w jednej chwili. Goście rozjechali się czym prędzej do domów, bronić swoich posiadłości i zabezpieczyć się trochę przed nadejściem wroga. Książę Radosław, nie tracąc czasu, zebrał także swój hufiec i wyruszył naprzeciw nieprzyjaciół, a raczej podążył na pomoc zagrożonemu zamkowi, skąd dawano sygnały. W pałacu została tylko księżna Dobrotka z Syreną i garstką służby. Księżniczka ze smutkiem pożegnała ojca, serce jej ból wielki przenikał, jak gdyby go już nigdy zobaczyć nie miała. Nie mówiła tego jednak do matki, aby jej nie niepokoić, przeciwnie, starała się dodawać księżnie otuchy i męstwa. 4 tygodnie upłynęły, a o księciu nie było żadnej wiadomości. Wiedziano tylko tyle, że w pierwszych dniach, gdy wyruszył w pole, odniósł 2 świetne zwycięstwa i że ufny w swe szczęście pędził dalej za nieprzyjacielem. Co się jednak obecnie z nim dzieje? Dlaczego nie wraca? Czemu nie przysyła gońca z wiadomościami? Na to nie umiał nikt odpowiedzieć. Księżna Dobrotka płakała i smuciła się bardzo, a martwiąc się bezustannie, tak podupadła na siłach, że już nie mogła odwiedzać swych biednych i chorych w okolicy. Wręczyła ją chętnie Syrena. Od kilku lat towarzyszyła ona zwykle matce w tych miłosiernych wycieczkach, znała więc doskonale wszystkich ubogich naokoło, a oni, chociaż kochali szczerze księżnę Dobrotkę, Syrenę jeszcze więcej ubóstwiali. Księżniczka Syrena brała więc wierną Mildę i konno lub pieszo przebiegała okolicę, zaglądając do nędznych chatek. Tu zaniosła jakieś skuteczne lekarstwo, tam trochę pożywienia lub odzież, a gdzie przyszła, wypytywała się pilnie, czy nie słyszano czego o księciu i jego rycerzach. Nic jednak pewnego nie wiedziano, a głuchym wieściom o jakiejś wielkiej porażce nie chciała Syrena dawać wiary. Razu jednego miała odwiedzić chorą staruszkę, która mieszkała nad rzeką. Była ona matką rybaka. Dobrotka czuła się dnia tego więcej osłabioną. Syrena poleciła więc Mildzie, aby została przy księżnie i wziąwszy w koszyk ziółka i wino, wybrała się sama w drogę. Dzień był parny i gorący, taki sam jak przed 17 laty, gdy księżna Dobrotka z Mildą przejeżdżały około rzeki i gdy księżna dała swój złoty kubek wodnicy. Do chaty rybaka był spory kawał drogi. Syrena usiadła więc na wzgórku nad rzeką, aby trochę odpocząć.
Słońce rzucało na wodę swe jaskrawe promienie. Srebrzyste fale otoczone złotym rąbkiem spieszyły jedna za drugą, szemrząc tajemniczo. Chyżary bitwy unosiły się w powietrzu, krążąc bezustannie nad wodą i muskając śnieżnymi skrzydełkami zwierciedlaną powierzchnię. A miły wiaterek chłodził płonącą twarzyczkę Syreny i poruszał jej włosy złociste. Księżniczka, przygnębiona od kilku tygodni nieobecnością ojca i chorobą matki, w tej ciszy nad wodą, w tej samotności, doznała jakiejś wielkiej w sercu ulgi. Wsparła jasną główkę na ręku, przymknęła oczy, a szmer fali i plusk wody zamienił się w jakieś dziwne tony. W jakąś smutną, nie do opisania, rzewną melodię, tę samą, którą zawsze Syrena w dzieciństwie nad rzeką słyszała. Tak, tak, rzeka nie szemrze, ale śpiewa, powiedziała sama do siebie i naraz, jak ptak spłoszony, zerwała się trwożnie z miejsca, zatknęła uszy rączkami i pędem pobiegła do chorej staruszki. Rybaczka była sama w chacie, bo jedyny jej syn, Janek, od rana poszedł do wioski sąsiedniej za jakimś pilnym interesem. Syrena ugotowała chorej kobiecie ziółek, dała jej się napić wina, poprawiła poduszki, rozweseliła trochę rozmową, a kiedy już słońce zaczęło się spuszczać za lasy, pożegnała staruszkę i śpiesznym krokiem wyruszyła ku domowi. Szła prędko, odwracając oczy od strony rzeki. Niewiele to jednak pomagało, bo znowu jakieś tajemnicze głosy usłyszała w wód głębinie. Serce jej zaczęło bić gwałtownie i w pierwszej chwili miała ochotę porzucić ścieżkę i biec przez pole, prosto do zamku. Nie zrobiła jednak tego. Jakaś niepojęta siła trzymała ją w pobliżu rzeki, a gdy przyszła do małej zatoczki pokrytej liliami wodnymi, mimowoli spojrzała na ulubione swe kwiaty. Stanęła jak wryta. Zamiast żółtych pręcików ze śnieżnej korony każdego kwiatu wyzierała twarz kobieca. Bardzo do własnej podobna. Jedna z lilii wodnych przypłynęła tuż do brzegu, a z białego kwiatu wysunęła się śliczna i jasnowłosa główka. Spojrzała błękitnymi oczami na Syrenę i odezwała się do niej w te słowa. Czy chcesz poświęcić się dla rodziców? Wyratować ojca? Strwożona księżniczka szepnęła: chcę. A odpowiedź tę ledwie dosłyszalną powtarzały fale coraz głośniej, coraz wyraźniej. Chcę, chcę, chcę. A więc chcesz? To dobrze. Spodziewałam się tego po tobie. Słuchaj teraz, co ci powiem. Ojciec twój znajduje się obecnie w wielkim niebezpieczeństwie. Poniósł klęskę tam, w górze nad rzeką. Chłopiec jego został rozproszony, a on sam ujęty w niewolę. Nieprzyjaciel obecnie obozuje na ostrowie około głównej siedziby wodnic, których jestem królową. Jeśli chcesz, poślę tam moje służebne z rozkazem, aby wzburzyły fale, ostrów zalały, nieprzyjaciół potopiły, a twego ojca wyratowały, wyrzucając go na brzeg. Ach, zrób to, zrób, dobra królowo, zawołała Syrena ze łzami. Wiecznie ci za to wdzięczna będę. Wdzięczność sama mi nie wystarcza, potrzebuję twych usług. Jesteś dobra i szlachetna, może więc twój wpływ na wodnice będzie zbawienny. Są one z natury złośliwe i lubią tylko zło broić i ludziom dokuczać. Każdy dobry czyn spełniają tylko za wyraźnym moim rozkazem, a krzywd wyrządzają bez liku. Tu wciągną człowieka w głębinę, tam konia utopią, most zerwą, pola zaleją lub co gorsza, siedziby ludzkie. To też wiecznie słychać narzekania na złowrogie moje poddanki. Chciałabym, aby nas ludzie kochali tak, jak kochają dobroczynne bóstwa. Chcesz ocalić ojca, a przy tym uwolnić tylu ludzi od złośliwości psotnych wodnic? To chodź, chodź do nas. Z traw miękkich uściele ci łóżko, na głowie lilia ci wykwitnie, staniesz się moją najmilszą dworzanką. Zresztą, tyś moja, moja, bo ja ciebie twej matce za złoty kubek podarowałam. Chciało mi się pić ze złotego naczynia, jak jakiejś ziemskiej królowej, ale dzisiaj wolę ciebie niż wszystkie drogie kruszce na świecie całym. To powiedziawszy, wodnica skinęła na swe towarzyszki. Z każdej lilii wodnej ukazała się jedna główka, podobna jedna do drugiej, a wszystkie podobne do Syreny. Schwyciły się za ręce, utworzyły półkole, zbliżyły się do brzegu i wyskoczyły na ląd.
Potem z długich traw, które mi były okryte, otrząsły kropelki wody. Otoczyły syrenę i zaczęły śpiewać i tańczyć. Syrenie w głowie się kręciło. Wyglądały tak uroczo i śpiewały pieśni, jej własne pieśni. Mimowolnie zaczęła z nimi śpiewać i wyciągnęła do nich ręce. Wtedy królowa dotknęła ją swym berłem z trzciny wodnej i w jednej chwili biała sukienka syreny zamieniła się w szatę z liści i traw. Pytam cię raz jeszcze, czy chcesz wyratować ojca, poświęcić dla niego i zostać z nami? Rzekła uroczystym głosem królowa. Chcę, odpowiedziała syrena, a słowo to fala powtarzała fali i niosła je daleko. Wtedy wodnice zanuciły pieśń radosną. Srebrny sierp księżyca ukazał się na niebie, a około niego tu i ówdzie zaczęły mrugać złote gwiazdy. Naturę całą obejmowała cicha noc w ramiona, wszędzie zapanował błogi spokój i tylko wodnice pląsały jeszcze na wybrzeżu, a syrena, jak ich siostra, tańczyła z nimi. Wtem z daleka na wzgórzu oświeconym promieniami księżyca ukazała się ciemna postać ludzka. Człowiek, człowiek się zbliża! Na głębiny, siostry! Zawołała królowa. I w okamgnieniu cały orszak wodnic wraz z syreną zatonął w falach rzeki. Co to za plusk? Kto tu wskoczył do wody? Czy się kto kąpie? Nie, nikogo nie ma. Widocznie duże ryby się rzucają. Tak mówił Janek, syn rybaczki, pośpieszając do domu. Muszę jutro przyjść tutaj z więcierzem, albo jeszcze i dzisiaj. Późnym wieczorem nieraz bywa dobry połów. Jak postanowił, tak zrobił. Gdy matka zasnęła, przyszedł nad rzekę i założył więcierz. Usiadł nad brzegiem, na zielonej murawie i patrząc na srebrzystą toń wodną, myślał sobie o tym, czy też prawda, że tam w głębi na dnie mieszkają wodnice. Od dzieciństwa był rybakiem, a żadnej nigdy nie widział. Prawda, że nosił zawsze przy sobie zaszyte w woreczku pewne ziółko. Miało ono moc cudowną i broniło od wszelkiego na wodzie nieszczęścia. Ziółko to dostała w podarunku od jakiejś czarownicy jeszcze babka jego matki. Widocznie miało ono w sobie czar prawdziwy, bo nikt z jego rodziny w rzece nie zginął. Tak dumał sobie Janek, siedząc nad wodą. Po godzinie więcierz wyciągnął, lecz nie było w nim ani jednej ryby, tylko piękny, szczerozłoty kubek. Zdziwiony Janek przypatrywał mu się z uwagą przy świetle księżyca. W tym usłyszał ze wszystkich stron nawoływanie i ujrzał gromadki ludzi z pochodniami. Przybliżył się do nich i dowiedział się, że szukają księżniczki Syreny. Przyłączył się i szukał z nimi razem całą noc. Szukali wszyscy dzień następny, drugi i trzeci, lecz dobrej księżniczki nigdzie znaleźć nie mogli. Spała już ona na dnie rzeki w miękkim łóżku z traw wodnych, a nad jej głową wykwitła śnieżna, pachnąca lilia. I nigdy już księżna Dobrotka nie ujrzała swej jedynaczki. I długo nie wiedziała, co się z syreną stało. Dopiero gdy przyniesiono księżnie złoty kubek, który Janek wyłowił węciarzem, domyśliła się nieszczęśliwa Dobrotka, że wodnice zabrały jej córkę jako swoją. Czwartego dnia po zniknięciu syreny wrócił książę Radosław. Wodnica dotrzymała słowa. Stało się tak zupełnie, jak to obiecała księżniczce. Rzeka wezbrała wody, zalała ostrów, nieprzyjaciele potonęli, a książę cudem się niemal wyratował. Przypłynął do brzegu, trzymając się jakiejś gałęzi. Chociaż wszyscy się ucieszyli z powrotu pana, a Dobrotka z powrotu męża, smutek jednak nie opuścił już nigdy mieszkańców zamku. Nie było syreny, nie było jasnego słonka, które rozweselało wszystkich, nie było dobrej, szlachetnej księżniczki. Książę Radosław oddawał się rozpaczy, rozpoczął na nowo bezowocne poszukiwania, a gdy nie mógł nigdzie zasięgnąć wiadomości o swojej ukochanej córce, pogrążył się w głęboki smutek, który go już przez całe życie nie opuścił. Nie przypuszczał biedny, że syrena poświęciła się dla niego, że to jej zawdzięczał swoje ocalenie.
Nieszczęśliwa dobrotka po stracie córki zapadła jeszcze bardziej na zdrowiu i w niespełna rok umarła. Przed śmiercią wyjawiła księciu tajemnicę swojego życia. Spotkanie z boginią wodną. Odtąd książę Radosław żył samotnie w zamku. Życie swoje zapełniał dobrymi uczynkami, a gromadząc około siebie biednych i nieszczęśliwych, zaczął budować powoli nad brzegiem rzeki miasto, któremu Syrenę dał za godło. Pamięć o dobrej księżniczce nieprędko zaginęła. Matki opowiadały o niej swym dzieciom, a babki wnukom. Każde opowiadanie, przechodząc z ust do ust, ulega przeistoczeniom. Zwykła to kolej rzeczy. Może więc ich historia księżniczki Syreny nie była taką zupełnie, jak ją tutaj podałam? W każdym razie za to ręczę, że Syrena, zostawszy wodnicą, musiała bardzo dobry wpływ wywierać na swoje towarzyszki, bo dzisiaj wodnice ludziom już nic złego nie robią i nikt się ich nie obawia. Poprawiły się, widać, złośliwe niegdyś wodne boginki, obcując z dobrą księżniczką.